przeddzień bitwy pod Grunwaldem państwo krzyżackie było u szczytu swej potęgi. Liczyło ponad 400 tysięcy mieszkańców i 65 miast. 200 lat wcześniej nie istniało jeszcze na mapie. W 1231 roku w okolice Torunia przyjechali pierwsi krzyżacy na zaproszenie księcia piastowskiego Konrada Mazowieckiego. Według legendy 7 rycerzy zamieszkało w gałęziach dębu. W konarze drzewa zbudowali pierwszą warownię. Rok później lokowano pierwsze krzyżackie miasto – Chełmno. Tereny wokół zamieszkiwały plemiona Prusów z kilkunastotysięczną armią. Od dziesiątek lat pogańscy Prusowie najeżdżali piastowskie Mazowsze. Trzykrotnie spalili Pułtusk, zniszczyli Płock, splądrowali groby władców Polski Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego. Krzyżacy podbili Prusów w niespełna 50 lat. W krucjatach brało udział nie tylko rycerstwo niemieckie, ale i w dużej mierze polskie. Motywację stanowił odpust zupełny, który się otrzymywało za kilkutygodniowy udział w wyprawie na tereny niewiernych. A sam kodeks zakonu rycerskiego przewidywał karę za tchórzostwo, za morderstwo już nie. Przez blisko niemal 100 lat krzyżacy i Polacy żyli w przyjaźni. Handel Prus opierał się głównie na drewnie sprowadzanym z Mazowsza. W 1308 roku mistrz zakonu na prośbę Polaków odbił piastowski Gdańsk z rąk Brandenburczyków. Krzyżacy zażądali od Władysława Łokietka zapłaty za poniesione koszty interwencji. Ten odmówił. To wydarzenie zdefiniowało politykę sąsiadów na kolejne dziesięciolecia i było punktem zapalnym następnych wojen. Murowane gotyckie zamki stały się symbolem potęgi ówczesnych Prus. Kilkudziesięciometrowe wieże sąsiadujących ze sobą twierdz stały w zasięgu wzroku, dzięki czemu w kilkanaście minut można było przekazać wiadomość pomiędzy Golubiem a odległym od niego o ponad 150 km Gdańskiem. Najważniejszym miejscem na zamku była kaplica, gdzie trzykrotnie w ciągu dnia zbierano się na modlitwy. Krzyżacy raczej stronili od czytania. Biblioteka w Malborku, stolicy Prus, liczyła jedynie 53 książki. W sumie wzniesiono ponad 100 zamków. Do dzisiaj przetrwało kilkanaście.